Jak było w mieście kurwy jebane. Było chujowo. Znaczy wiecie, było chujowo, bo kurwo przybyłem tam kurwo jak. Jak skazaniec i jak skazaniec zostałem wyjebany przez wasze miastowe kurwa ceny serafisowe. Na przykład litry mikstury uzdrawiającej kurwa od Zurisa czy Konstantino. Od kogo kurwa jeszcze chcecie, kosztuje 125 sztuk złota za litr. Co daje przy dzisiejszych cenach? Dzisiaj mamy mm, kwiecień, 30 kwiecień 60 roku od założenia Myrtane. Daje to jedną i ćwierć wizyty w burderu za litr mikstury uzdrawiającej. Teraz tak, w galonie mikstury jest 3,78 litra. Czyli za galon mikstury w mieście płacimy tyle co za 9,45 umów o dzieło zawartych z Nadią. I teraz tak. Pójdę wam na rękę, że nie jesteście już ostatnimi kurwami, ale to jest tylko między nami, bo wszyscy wiemy, że jest dokładnie tak jak powiedziałem. Jesteście kurwami biedakami, dobra, pójdę wam na rękę. Zarabiacie przeciętnie 7 razy mniej od przeciętnego najemnika. Co nam daje 9,45 wizyt razy 7? To się równa 66,15 wizyt w czerwonej latarni. Tyle kosztowałby galon mikstury uzdrawiającej, gdyby na farmie była tak rozpiedolona gospodarka jak w mieście. A przy dzisiejszych cenach galon mikstury w martwej harpii kosztuje 30 sztuk złota. Czyli teraz dzielimy 472,5 sztuki złota galon mikstury, cena w mieście galonu mikstury, przez 30 sztuk złota cena galona mikstury w martwej harpii, to nam daje 15,75. Czyli przeciętny najemnik kurwa żyje 15,75 razy lepiej, 6, powiedzmy 16 razy lepiej od przeciętnego kretoszczura, biedaka, serafisa kur. Czy muszę wam coś jeszcze więcej powiedzieć? Jeśli tak, to zaczekajcie, jak wam powiem, po ile jest deszcz ognia w mieście kurwy syny.